Siemano, Cymony. Szybki film, tak sobie postanowiłem. No to streama skończyłem, streama skomentowanie Gali Fame MMA 10 skończyłem około godziny 3:00 i o tej 3:00 godzinie, jak już poszedłem spać, to jeszcze przed zaśnięciem pomyślałem sobie, kurde, wydarzyła się taka sytuacja, że chyba powinienem nagrać film. Ale mówię, nie, no jestem tak zmęczony, że będę paplo bez sensu, nie ma sensu, nie będę teraz nagrywał, już walić tą całą sytuację. No i teraz wstałem rano, zjadłem śniadanie, pomyślałem sobie, nie, robiłem 7 godzin streama, wydarzyła się taka, a nie inna sytuacja i myślę, że poza jakimś takim szybkim podsumowaniem wszystkich walk i emocji związanych z tymi walkami, warto powiedzieć, co się w ogóle wydarzyło i dlaczego jest to bardzo niefajne, to samo zakończenie gali. Jeśli chodzi o samą galę oczywiście, profesjonalna, fajnie poprowadzona, jakieś tam koncerty były, oczywiście koncerty wyciszałem, były jakieś tam wywiady z zawodnikami, które też wyciszałem, miały być śmieszne, nie były, nie mój typ humoru, nie mój rodzaj humoru, przepraszam bardzo, ale cała reszta naprawdę fajnie, fajne poprowadzone studio, fajni goście, dali się wypowiadać tym gościom, więc wszystko było naprawdę profesjonalnie. 10. jubileuszowa gala, więc myślę, że wszystko powinno być dopięte na ostatni guzik i wszystko było dopięte na ostatni guzik aż do końca. I myślę, że mimo, że gala była prowadzona naprawdę tak jak trzeba, to niesmak pozostanie i wszyscy jednak będą pamiętać o tym niesmaku, aniżeli o tym, że 10. gala była naprawdę fajna i na skalę, nie wiem czy światową, ale europejską, naprawdę na ogromnym poziomie. Pierwsza walka to był Ambro i Miejski Drwal i tutaj ogromne zaskoczenie, ponieważ święcie byłem przekonany, że Ambro jednak wygra. Później okazało się, to znaczy podczas walki powiedziałem, że były tam świetne judockie rzuty, że jednak widać, że ten Miejski Drwal liznął trochę na pewno tego sportu. Później się okazało, że Miejski Drwal trenuje judo od 8 roku życia i to było cholernie widać, ponieważ przejął inicjatywę, przez wszystkie rundy górował. No i oczywiście wygrał. Ogromne zaskoczenie, mam nadzieję, że zobaczymy go na kolejnych galach. Mikołaj Śmieszek i Michał Gała. Kompletnie na początku nie interesowała mnie ta gala, ta walka, natomiast pokazali, że chcą powalczyć, pokazali, że chcą się gdzieś tam, powiedzmy, spróbować w tym sporcie. Wygrał Michał Gała, przepraszam bardzo. No tak mówię, kompletnie nie interesowała mnie ta walka, aczkolwiek fajnie, że chłopaki również się przygotowali do tej walki, fajnie, że to nie było takie, o dobra, wyjdźmy sobie i coś tam pokażemy, tylko faktycznie odrobili pracę domową, była jakiś tam parter, była jakaś tam stójka, jakieś tam nawet high kicki się pojawiły, także bardzo, bardzo fajnie. Łukasz Lupaj, Gabriel Arab Al Sulwi. I tutaj byłem święcie przekonany, że Arab wygra. Od razu na samym początku mówiłem, że jeśli Arab wejdzie do parteru, no to będzie koniec walki i tak też było. Były obalenia, w drugiej rundzie były chyba 4 obalenia. Lupa, mimo że również jest mega silnym chłopem, no to trzeba pamiętać, że Arab poza tym, że jest silnym chłopem, ma chyba teraz purpurowy pas w brazylijskim jiu-jitsu i to brazylijskie jiu-jitsu, ten warsztat i te godziny przepracowane na treningach było ogromnie widać, także mega fajna walka. Haribo vs Ferrari. Tutaj zaskoczenie. Myślałem, że Ferrari jednak wjedzie w niego w pierwszej rundzie i w tej pierwszej rundzie już będziemy mieli jakiś efektowny knockout. Natomiast Haribo tutaj w pierwszej rundzie, chyba pierwszą rundę według mnie wygrał, więcej ciosów było prowadzonych, jakieś low kicki, jakieś fronty były prowadzone w stronę Amadeusza Ferrariego i teraz po raz kolejny zawód, trochę z mojej strony, lubię postać Amadeusza Ferrariego, natomiast jak słyszymy ciągle, że on trenuje, że pokazuje jakieś tam filmiki z tych treningów, że on w tym momencie już technicznie i tak dalej. I po raz kolejny mamy to samo, po raz kolejny mamy weselniaki, po raz kolejny nie mamy techniki, mamy oczywiście siłę, ale nie mamy techniki, no to jest to trochę zawód, szczególnie, że ciągle podkreślam, że gdyby Amadeusz popracował nad kondycją i popracował nad techniką, to byłby maszyną w tym całym Fame MMA. Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie, czy dojdzie, nie wiem. Nie chcę być sceptyczny, niesceptycznie nastawiony, nie chcę mówić, że tak nie będzie, ale cholera wie. Piotr Pająk, Alan Kwieciński, tu bardzo krótko stawiałem na Pająka, po raz drugi wygrał z Alanem, pierwszą walkę również wygrał, tą przypieczętował swoją wygraną, więc to był rewanż, aczkolwiek według mnie druga walka wygrana przez Piotra Pająka. Tańcula i Murański. Chciałem, żeby ta walka skończyła się w pierwszej rundzie, ponieważ na Murańskiego i na Murańskich patrzeć nie mogę. No tutaj zaskoczenie, albo Murański ma mocną szczękę, albo Tańcula ma słabsze ciosy, albo po prostu obydwaj byli mega zmęczeni, ponieważ w trzeciej rundzie mocniejszy podmuch wiatru i jeden i drugi by padł. No ale Tańcula na szczęście tutaj wygrał, więc brawo Arek, mam nadzieję, że już dochodzisz albo doszedłeś już do pełni zdrowia. Dawid Malczyński, Adrian Polak-Polański. Kibicowałem Dawidowi, ponieważ Dawida bardzo lubię, ale od samego początku mówiłem, że według mnie Dawid trochę przycichł i bardzo widać, że widać ogromny głód zwycięstwa i ogromny głód walki u Adriana Polaka. I faktycznie to było widać. Przez pierwszą rundę Adrian ciągle punktował, a Dawid nie bardzo mógł się odnaleźć. Powinien go punktować na odległość, a mimo wszystko skracał dystans, mimo że to tak naprawdę powinna być rola Adriana Polaka, to skracanie dystansu, ponieważ zasięg ramion i wzrost tutaj był po stronie Dawida Malczyńskiego. No i w drugiej rundzie Dawid Malczyński, powiedzmy, trochę zaczynał się już odnajdywać w tej walce. No ale Adrian Polak nie pozwolił, żeby się do końca odnalazł w tej walce, ponieważ w połowie drugiej rundy posłał od Dawida na deski. Tak jak mówi, był widać ogromny głód zwycięstwa Adriana Polaka, no i wygrał, przypieczętował swoje zwycięstwo. Kolejnego rewanżu już nie będzie, bo to już był chyba czwarty raz rewanż. To znaczy trzeci rewanż, a czwarta ich walka. Także myślę, że takie zestawienie już by raczej nie miało sensu. Druga przegrana braci Malczyńskich. Jestem ciekaw, czy dalej będą występować, czy jednak trochę się wycofają. No jestem ciekaw. Marta Linkiewicz i Kamiszka. Kibicowałem Kamiszce, wygrała Marta Linkiewicz 3 pełne rundy. No wygrała Linki Master. No widać było, że jest bardziej przygotowana, widać było, że wykorzystuje swoje atuty, widać było, że Kamiszka chciała ciągle schodzić w nogi, no a Marta Linkiewicz odrobiła pracę domową. Nieważne co ja tam prywatnie o niej sądzę, nieważne co myślę, nieważne komu kibicowałem, nieważne za kim byłem, ważne kto wygrał. Wygrała Marta Linkiewicz, oczywiście zdobyła pas w kategorii koguciej chyba. Marcin Dubiel, Cezary Nikiel. Zaskoczenie, myślałem, że wygra Czaro, to nie twoja liga NBA. Natomiast wygrał Marcin Dubiel poddaniem. To ja byłem tak zaskoczony i widzowie moi podczas transmisji na żywo byli również zaskoczeni. Chyba komentatorzy też byli zaskoczeni, że Marcin Dubiel poddał swojego przeciwnika. Natomiast po raz kolejny Marcin Dubiel w momencie, gdy wszyscy, powiedzmy, zaczynają go lubić, musi zrobić coś takiego, że znowu jest żałosnym Marcinem Dubielem. Powiedziałem: Marcin, wygrałeś tą walkę, nie pokazał się nic podczas tej walki, bo on naprawdę, były cepy, były weselniaki, ciągle przestrzelone, faktycznie było to duszenie gilotynowe. Natomiast powiedziałem, ciągle mówię: Marcin, wygrałeś tą walkę, błagam, nie wyzywaj Kacpra Błońskiego na rewanż, ponieważ on zmiecie cię z tej planszy. No nie ma szans chłopaku, żebyś z nim wygrał. Nie podejmuj się tego. Zobacz, co on zrobił z Wardęgą, zobacz, jak się poruszał z Wardęgą. Kacper Błoński naprawdę w tym momencie trenuje, skupił się na treningu. Teraz jest dobrym zawodnikiem, jeśli chodzi o MMA, nie rób tego. No i co robi Marcin Dubiel? Cało na biało wchodzi i mówi, że on wyzywa Kacpra Błońskiego na rewanż. No cóż, no i walka wieczoru. Don Kasjo, Norman Parke. Byłem ogromnie za Normanem Parke, ponieważ Don Kasjo kompletnie do mnie nie przemawia. I ja wielokrotnie powtarzałem, że jeśli to jest rola, w którą się wciela Don Kasjo, to jest geniuszem. Jeśli to nie jest rola, to jak sam sobie mówi, jest turbo debilem. Ja się oczywiście z tym zgadzam. Tutaj według mnie nie jest to rola. Niestety, chciałbym bardzo. Niestety rolą to nie jest. No i co? Kibicowałem bardzo Normanowi Parke. Norman wygrał. Oglądałem tą walkę. Według mnie, nie jestem profesjonalistą, od razu mówię. Znam się tyle, co oglądam sporty walki. Dla mnie były 3 rundy. Oczywiście możecie mieć inne zdanie, tutaj podkreślam, natomiast dla mnie były 3 rundy dla Normana Parke. Przynajmniej 3 rundy. Tam czytałem, że niektórzy mówią o 4 rundach nawet dla Normana Parke, mimo odjętych punktów, ale według mnie były 3 rundy dla Normana, dlatego właśnie jest jednogłośna decyzja. I po kolei jest koniec walki i Kasjusz zbija piątkę z Normanem, oddaje mu swój pas, mówi, że to była dobra walka. Następuje wręczenie te pasa. Norman zaczyna udzielać wywiadu i wchodzi do oktagonu Boxdel, który nie daje się wypowiedzieć Normanowi, mimo że, no kurde, Norman to jest jednak No klasa światowa, myślę, że troszeczkę jednak szacunku mu się należy, nie daje mu dojść do słowa i wchodzi Boxdel, tak jak wspomniałem, razem z Wojtkiem Golą i mówi, że on tutaj będzie jako członek ogólnie organizacji, jako ten wielki, potężny włodarz będzie składał sprzeciw wobec werdyktu sędziów. Pojechał po werdykcie, pojechał po Normanie, pojechał po widzach, pojechał po wszystkich, coś tam jeszcze zabluźnił, że go to wszystko coś tam wkurza, czy jakoś tak. Rzucił mikrofonem i zszedł z oktagonu, a Wojtek Gola tylko powiedział, no, że właśnie tak będzie, że będziemy składać sprzeciw i że zobaczymy, co będzie dalej. I to było naprawdę żałosne. Tak jak wspomniałem, nie musimy się kompletnie zgadzać z tym, czy Norman wygrał, czy Kasjo wygrał, czy Kasjo miał 3 rundy, czy miał 4 rundy, czy wszystkie może wygrał, czy Norman miał 3 rundy, czy remis powinien być, czy cokolwiek. Wszyscy chyba możemy się zgodzić z tym, że zachowanie Boxdela i Wojtka Goli było bardzo mocno nieprofesjonalne. I dlatego właśnie pozostanie ten smród po tej gali, że gala była jubileuszowa, była zrobiona naprawdę mega profesjonalnie. Fajnie się to oglądało, fajne zestawienie walk, fajny komentarz, fajna oprawa, koncerty, nie wypowiadam się, nie mój klimat, natomiast nikt nie będzie pamiętał, że to była jubileuszowa gala, tylko każdy będzie pamiętał to, że Boxdel wszedł do oktagonu i nie okazał szacunku, należytego szacunku Normanowi i odwalił taką szopkę. Ogromna szkoda. Ja od razu podczas tej transmisji na żywo powiedziałem, że bardzo szybko na bank, że na jutro już będziemy świadkami tego, jak Boxdel przeprosi i oficjalne będzie jakieś tam zdanie federacji, że przepraszają za zaistniałą sytuację i że Norman wygrywa. No i nie musieliśmy czekać do jutra, ponieważ jakieś pół godziny po całej sytuacji Boxdel powiedział, że na swoim Instagramie, że zachował się jak burak, że nie powinno dojść do czegoś takiego, że Norman wygrał. Również po internecie, również teraz lata nagranie, w którym Norman pyta Boxdela i co, wygrałem? I Boxdel mówi tak, wygrałeś. Także no cóż, jak chcemy robić coś profesjonalnego, to powinniśmy chyba zachowywać się profesjonalnie, szczególnie, że jest to 10. gala, szczególnie, że mamy Normana Parke wśród swoich zawodników. No szczególnie, że zaczęło się od pierwszej gali, od pierwszego Fame'a 3 lata temu i było amatorsko, a teraz mamy naprawdę coś takiego, z czym niektóre polskie gale chcą konkurować. Don Kasjo powiedział, no właśnie, Don Kasjo na samym początku powiedział, że Don Kasjo wręczył ten pas, poklepał go po plecach, podziękował za walkę i dopiero w momencie, gdy Boxdel powiedział, że wnosi sprzeciw, to wtedy dopiero Kasjo zaczął mówić, że on zdeklasował Normana, że on wygrał tę walkę, że on się czuje zwycięzcą i inne tego typu kłopoty. Żałosne, bardzo żałosne zachowanie, ponieważ jestem święcie przekonany, że gdyby nie Boxdel, to Don Kasjo po prostu by pokornie tutaj podziękował, tak jak wcześniej, Normanowi Parke za walkę. Natomiast tutaj wszystko się odmieniło, jak jego kumpel, potężny włodarz wszedł do oktagonu i powiedział, że nie, wynik powinien być inny. Żenada, żałość i szkoda. Ogromna szkoda, ponieważ gala była super, a pozostawiła ogromny niesmak. Zachęcam Was, kochani, do komentowania. Jestem ciekaw Waszych opinii co do walk, co do całej gali, co do zachowania i co do oczywiście ostatniej walki. Również piszcie śmiało, ja chętnie wszystko przeczytam, również będę odpisywał na komentarze, no bo mówię, no myślę, że możemy, jest o czym pogadać. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że taki szybki odcinek Wam się spodobał. Tutaj oczywiście Instagram, do którego serdecznie zapraszam, zdjęcia z analoga oraz informuję o wszystkich rzeczach związanych z YouTube'em, czyli informuję o wszystkich filmach i live'ach. Tutaj Gaminajcik. Pićko fajne, 10% zniżki na kod Ancymony, w śmietnym linku w komentarzu macie link do Discorda. Tyle ode mnie, lećcie spać, jest godzina 10:00, ja od razu wrzucam ten film, pamiętajcie, co złego to nie ja, trzymajcie się, cześć i bajo.